Witam Was bardzo gorąco i ponownie na moim kanale. Dziękuję, że jesteście. W dniu dzisiejszym przychodzę do Was z moimi top ulubionymi produktami w różnej kategorii pielęgnacyjnej. Nie będzie w tym filmie serii Chrona H. Bielendy, balsamu kawowego Majoru, ponieważ wiecie, że to jest moja wielka miłość i po prostu na temat tych produktów to ja już trąbiłem wszędzie i wszędzie na ich temat rozmawiałem i mówiłem wszystko o nich. Także nie mam nic więcej do dodania, jeżeli chodzi o balsam kawowy Majoru i o pielęgnację Bielendy Chrona H. I dzisiaj przychodzę do Was z inną kategorią pielęgnacyjną, także będzie troszeczkę tych produktów, także mam nadzieję, że dzisiejszy filmik Wam przypadnie do gustu. Także moimi ulubieńcami rozpocznę temat od filtra do twarzy i powiem Wam, że wiele osób błędnie go używa, dlatego nie jest z niego nadzwyczajnie w świecie zadowolonych. Z tego względu, że ten filtr stosuje się w ilości 6-7 kropli małych i aplikuje się go bardzo delikatnie na skórę twarzy, wtedy nie bieli, fajnie wygląda na skórze, pozostawia taki glass skin, rozświetlenie, rozpromienienie i świetną bazą pod makijaż i jest to jeden z produktów z tej serii kosmetycznej, który ma dobry skład. Ponieważ reszta, no niestety nie ma dobrych składów z tej serii, jest to SPF 50 Bielenda Beauty Molecules SPF 50 serum w kroplach SPF 50. Wygląda ono tak. Mega jest ten SPF. Genialny krem z filtrem, który chroni skórę, który nawilża skórę, pozostawia takie fajne, świetliste, nie błyszczące nadmiernie, tylko takie naturalne, zdrowo wyglądające wykończenie, taki glass skin. Świetny jest ten produkt, tylko wiele osób go źle używa i dlatego później są komentarze, że bieli, że się roluje, że to, że tamto, że podkreśla. Jest błędnie stosowany. 7 kropli i delikatnie go rozpracować partiami i jest wszystko idealnie. Nie ma żadnego bielenia, nadmiernego wyświecania, skóra jest nawilżona, w komforcie. Koszt do 40 zł w Hebe, także jak najbardziej uważam, że cena jest w pełni adekwatna do jakości. Także jest to krem z filtrem idealny, który polecam. Polecam do każdego typu skóry, bez dwóch zdań, bezdyskusyjna kwestia. Następny produkt, do którego wróciłem OMG po 3 latach i obecnie zużywam 4. opakowanie. Te kosmetyki koreańskie polecam Wam kupować tylko i wyłącznie na sklepie Top Aesthetic. Cała seria Pyongyang Yul nie ma dobrych składów, ale jeżeli oglądacie mnie od kilku lat, wiecie, że kocham ten Essence Toner. Wygląda on tak, kosztuje 60 zł, ale jest to tak niesamowicie wydajny, żelowy produkt, że on Wam spokojnie wystarczy na 6-7 miesięcy. Ja z niego robię maski płachtowe, ja kładę go pod algi, także u mnie on leci po prostu momentalnie, ale ja kosmetyków nigdy na siebie nie szczędzę. On zawiera w swoim składzie ekstrakt straganka złocistego, który wykazuje właściwości ochładzające, regenerujące, likwidujące rumień, silnie nawadniające, silnie regenerujące skórę. Także jest to produkt bezzapachowy, który idealną bazę stanowi do reszty pielęgnacji. Fenomen kosmetyczny marki koreańskiej Pyongyang Yul, choć cała seria nie ma dobrych składów, jeszcze ampułka nawilżająca ma dobry skład, serum nawilżające ma dobry skład z Pyongyanga, mgiełka do twarzy z Pyongyanga ma dobry skład, a reszta no niestety tragiczne składy. Rekomenduję Wam kupować produkty, m.in. tą esencję Pyongyang Yul na stronie topaesthetic.pl. Także jak najbardziej jest to w pełni spektakularny produkt, który nawadnia, łagodzi podrażnienia, nawilża, przy retinizacji to on jest po prostu złotem kojącym, wyciszającym skórę. Także jest to tonik idealny, który ze szczerego serca rekomenduję do każdego typu skóry, nawet do skóry tłustej, problematycznej, trądzikowej, ponieważ on łagodzi zmiany trądzikowe, reguluje funkcjonowanie gruczołów łojowych z tego względu, że traganek złocisty wykazuje takie właściwości, właśnie silnie przyspieszające regenerację, silnie odbudowywujące barierę lipidową, łagodzące stany zapalne, blokuje mediatory stanów zapalnych. Jeżeli skóra jest podrażniona i jest wręcz gorąca, on ją ochładza, co od razu oczywiście skutkuje zmniejszeniem rumienia i zaczerwienienia. Ideał kosmetyczny, ja kocham ten toner od wielu, wielu lat, także jak najbardziej Pyongyang Yul
Ten toner to jest taka moja wisienka. Ona po prostu musi być ze mną zawsze, 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 zawsze i jeszcze raz zawsze. Także polecam Wam ten Essence Toner. Jest to hit pielęgnacyjny, który robi po prostu wielką robotę na skórze twarzy. Efekty widać. On się nadaje też do 10-etapowego nawadniania skóry twarzy według technik koreańskich. Czyli, że 10 warstw tonera, warstwa po warstwie przed serum aplikujecie. Jeżeli Wasza skóra na przykład po jakimś czasie już nie będzie chciała pić 10 warstw nawilżenia tej esencji, a na przykład po 7 czujecie, że skóra już nie wchłania tak szybko tej esencji, to znaczy, że już skóra jest bardzo dobrze nawilżona i wtedy tych warstw więcej nie trzeba. Ja kocham tą esencję, także jak najbardziej rekomenduję bez dwóch zdań. Następny produkt, który polecam, jest to produkt bardzo drogi, ale jest genialny. Jest to... Coś mi spadło. Dobra, mniejsza. Jest to produkt antyoksydacyjny, rozjaśniający, rozświetlający, rozpromieniający, przeciwzmarszczkowy. Jest to serum, które ma takie badania, jeżeli chodzi o kwestie likwidacji wolnych rodników, że te badania są niepodważalne. Te badania są po prostu antyrodnikowe, niepodważalne, zrobione w niezależnych laboratoriach. Ja widziałem te badania i w ogóle ta marka BT Skyger bezproblemowo udostępnia te badania, także można się śmiało z nimi zapoznać dla konsumenta, że to nie jest żaden kit ani, wiecie, oszustwo. Jest to serum Born to be Rich marki BT Skyger. To jest ich najnowszy produkt. On ile jest na rynku? 2 miesiące. Moja druga flaszka, to tak wam powiedzieć, moja druga flaszka. I mam w zapasie 4 kolejne. Jest to produkt olejowy, który bardzo szybko się w skórę wchłania. Pozostawia takie satynowe wykończenie, rozświetlające wykończenie. Mamy tutaj witaminę C w formie tetra, mamy tutaj wiele fermentów, sfermentowanych olei, multum składników antyoksydacyjnych, które działają przeciwzmarszczkowo, regenerująco, odbudowywująco, łagodząco, rekonstrukcyjnie. Także jeżeli lubicie wyższej półki produkty, to serum jest jak najbardziej idealne zarówno na dzień, jak i na noc. Także jak najbardziej to serum BT Skyger po prostu no jest hitem. Pięknie pachnie, ja Wam już mówię, jaki to jest zapach. Taki pomarańczowo-rześki i ono jest takie olejowe, widzicie, to jest taki żółty olejek. Ale momentalnie się w skórę wchłania, na mokro go rekomenduję nakładać, między innymi potem tonerze z Pyongyangkiul i momentalnie wszystko, no bezdyskusyjna kwestia. Także genialny produkt, kocham wielką miłością, na jego temat był osobny filmik, jak dobrze pamiętam w październiku, także kocham ten produkt, cena no wysoka, 169 zł, jak dobrze pamiętam, ale jest to produkt wart tych pieniędzy z nielicznych, drogich kosmetyków, także jest okej. Następny produkt, który kocham i tutaj Wam pokazuję nowe opakowanie, ponieważ stare w łazience jest tak wygniecione, że aż wstyd mi pokazać. Jest to Rich Peach marki Recibo, żel do mycia twarzy. Idealny. Powiem Wam tak, ja kocham wiele tańszych produktów oczyszczających, ponieważ produkt oczyszczający ma tylko umyć skórę, nie rozwalić bariery lipidowej, ale nie wykazywać żadnych tam właściwości odmładzających, przeciwmarszczkowych, regenerujących, bo on jest za krótko na skórze. Ale ten żel z Recibo, jako jeden, bo jeszcze jest jeden produkt, który tego nie robi, który nie powoduje u mnie pieczenia na retinizacji od retinolu. Jeżeli jestem w fazie retinizacji i naprawdę już jest gruby level hard, jeżeli chodzi o retinizację, po tym żelu nie piecze mnie twarz. Nie piecze mnie twarz w trakcie mycia, choć wiadomo, że skóra na retinizacji jest bardzo, bardzo histeryczna i naprawdę byle co wystarczy, żeby ona była od razu czerwona jak rak. Także jest to jeden z nielicznych produktów, który właśnie powoduje, że skóra nie piecze mnie w trakcie mycia na retinizacji. Jeszcze to robi emulsja Hydrolipidium z Bielendy. Dzisiaj muszę ją kupić, bo mi się już skończyła i ona też mnie nie podrażnia. Także jak najbardziej jest to fajny żel, kosztuje no 5 dyszek, ale na promocji jest często. Nawet za 35 zł można go kupić. Jest bardzo wydajny, przepięknie pachnie brzoskwinią. Jeżeli lubicie brzoskwiniowe zapachy, Recibo.
Jest to fajny żel do każdego typu skóry, fajnie oczyszcza, robi robotę, także jak najbardziej, dlaczego mam tutaj nie dać mojej aprobaty, jeżeli chodzi o ten produkt. Z Recibo kiedyś mogłem powiedzieć, że było cudownie, że wszystko jest cudowne składowo, choć wiele produktów z Recibo mi się nie sprawdzało, między innymi esencja tonizująca mi się nie sprawdzała, peeling do twarzy mi się nie sprawdził, serum z witaminą C, Boże, jak to się kleiło, masakra, nigdy w życiu. Ale teraz nie mogę zagwarantować, że Recibo będzie miało dobre składy, z tego względu, że oni wypuścili retinal, serum z retinalem, tam jest mikroplastik, poliakrylat rozpolimer 6. Także ja się byłem bardzo zdziwiony i w wielkim szoku, zarazem tak jakby ktoś mi gwoździa wbił, że Recibo tam dodało mikroplastik. No ale niestety realia są takie, trzeba się ze wszystkim liczyć w dzisiejszych czasach, ale żel pod, do mycia twarzy, już chciałem powiedzieć pod prysznic, jest niezmieniony od wielu, wielu lat, zmieniła się tylko szata graficzna, polecam. Polecam. Mega. Następny produkt, który rekomenduję, jest to produkt OK, ale przy retinizacji, ja właśnie tam, o czym mówiłem przed chwilą, on mnie lekko piecze. On odbudowywuje barierę lipidową, przyspiesza regenerację skóry, aczkolwiek przy myciu on mnie piecze. Ale jeżeli chodzi o działanie takie łagodzące, jest OK. Nie mam zaczerwienionej skóry na retinizacji po jego zastosowaniu, ale piecze mnie przy myciu. Ale i tak to nie powoduje tego, że ja ten produkt po prostu zdyskryminuję albo po prostu pojadę po nim. Nie, bo go bardzo, bardzo lubię. Jest to Nakomi Dermo Next Level ceramidowa emulsja do mycia twarzy. W Hebe ona kosztuje do 30 zł, na promce czasem można kupić 1 plus 1, za dwie dyszki można kupić różne, tam są promocje, za Chiny ludowe teraz nie pamiętam, ponieważ tyle tego jest, że naprawdę głowa by mi pękła nadzwyczajnie w świecie, ale jest to fajna emulsja do mycia twarzy. Naprawdę jest fajna. Skutecznie myje, skóra po jego zastosowaniu już tego produktu jest taka wygładzona, nie czujecie tego ściągania. Zmniejsza złuszczanie skóry, przyspiesza ten proces ogólnie złuszczania się skóry ze względu na to, że mamy tutaj bardzo dużo substancji takich silnie wpływających na BHL. Także przyspiesza ten proces złuszczania po retinizacji, ogólnie przyspiesza regenerację skóry. Także fenomenalny produkt, jak najbardziej. Ja wiem, że on ma swoich zwolenników, przeciwników i tak dalej, ponieważ każdy z nas ma inną skórę de facto, ale dla mnie jest to fantastyczny produkt, tylko jedno zastrzeżenie, że właśnie kiedy jestem na retinizacji i myję nim twarz, to mnie piecze. Ale nie jestem bardziej zaczerwieniony, czyli to też jest dobra oznaka. Genialny skład, brak testów na zwierzętach, cud, bajeczka, rewelacja. Dziękuję za uwagę, jeżeli chodzi na temat tego produktu. Mega kosmetyk, polecam. Następny produkt, który dostaje moją największą aprobatę, jeżeli chodzi o działanie przeciwzmarszczkowe, zaraz po serum Chrona Age z Bielendy. Jest to zamiennik kosmetyku marki Caudalie. Nie wiem, czy Wam mówi coś ta marka Caudalie. Kosmetyki testowane na zwierzętach z paskudnymi składami i się chwalą bardzo wysokim stężeniem resweratrolu, że to są jedyne produkty, które mają resweratrol z winorośli, które działają antyoksydacyjnie, dlatego musicie za nie zapłacić 300 zł, 200, tam 400 za serię premium. Nie musicie, uwierzcie mi, że nie musicie. To serum z resweratrolem kosztuje dwie dychy w Rossmanie. Liren resweratrol. Emulsyjne, momentalnie się wchłania, ostrzegam, może zapychać, ale nie musi tego robić, ale może zapychać. Dla skór suchych, dojrzałych, naczynkowych, wrażliwych, ideolo, dla skór tłustych, problematycznych, kwestia indywidualna, ponieważ nie mogę w pełni zagwarantować, że będzie wszystko cudownie. Jest to produkt emulsyjny, który momentalnie się wchłania, i ja Wam powiem szczerze, że on pozostawia takie wygładzenie skóry. To jest nie do opisania, to jest efekt porównywalny de facto do aplikacji jedwabiu na twarzy? No tak to mogę nazwać. Efekt wręcz jedwabiu na twarzy. Skóra jest tak gładziutka, że czasem jak mi się zdarzy położyć krem CC, bo mam gdzieś jakieś tam wyjście i używam Hourglassa Whale Tinting CC krem, jedyny z dobrym składem Sephory, na jego temat był u mnie filmik, to ja po tym serum nakładam krem, jak nałożę ten krem CC z Hourglassa, jacie. Skóra wygląda jak Photoshop. Jakbym miał z Photoshopu powołaną twarz, nadzwyczajnie w świecie.
On jest takim wygładzaczem, takim nawilżaczem, zmiękczaczem, rozświetlaczem. On jest cudownym serum przeciwzmarszczkowym, które właśnie natychmiastowe efekty zapewnia, poprawy wyglądu skóry, nawet kiedy jesteśmy niewyspani, jesteśmy chorzy. On momentalnie przyspiesza skórę, przyspiesza ten proces takiego silnego, takiej silnej stymulacji regeneracji skóry, że ta skóra momentalnie wygląda prześlicznie. Także jest to idealny produkt, który naprawdę robi robotę, kosztuje do 30 zł, na promocjach jakieś za 20 i nawet czasem za mniejsze są pieniądze, nawet te produkty. Bierzcie to serum. Mega delikatny zapach, jak już mówiłem, emulsyjna konsystencja, momentalnie się wchłania, mega produkt. Także moja aprobata na level hardzie i nowe opakowanie mojego kolejnego produktu, na jego temat był osobny filmik. Jest to Bielenda Skin Clinic, peptydy sygnałowe, 1000 ppm, mamy witaminę B12 plus trehalozę i wiecie, jak ja to serum bardzo szybko pochłaniam, ponieważ ja nie stosuję tego serum klasycznie, czyli nie nakładam serum, kremu, dziękuję, do widzenia. Ja ten produkt, ze względu na to, że on ma taką fajną, wodnistą konsystencję, stosuję pod maski algowe. Czyli nakładam, ile wlezie tego produktu, bardzo grubą warstwę i na to wszystko nakładam maskę algową. I ona jeszcze głębiej mi wtłacza substancje aktywne w głąb skóry i po zdjęciu maski algowej, ja używam maski algowych marki Arkana, skóra jest wyprasowana jak żelazko, rozjaśniona, rozświetlona, wygładzona, widoczność zmarszczek mimicznych jest zminimalizowana, ponieważ peptydy sygnałowe właśnie w taki sposób działają, że minimalizują widoczność zmarszczek mimicznych, silnie stymulują syntezę kolagenu, elastyny, jak i również regenerują skórę. Także jest to fantastyczny produkt, który na promocji w Rossmanie często kosztuje nawet 20 zł. Także jeżeli macie skórę z pierwszymi oznakami starzenia, bądź chcecie wzmocnić po prostu de facto albo urozmaicić swój rytuał pielęgnacyjny i na przykład też stosujecie maski algowe, to tą serum pod maskę algową. No mega. Po prostu ja wam powiem, że ja nie mam słów, jeżeli chodzi o działanie tego produktu. Ja nie mam do niego jakichkolwiek zastrzeżeń i z tego, co wiem, po publikacji przeze mnie filmu na temat tego produktu było bardzo dużo pozytywnych komentarzy na temat tego produktu, że kupiliście z mojego polecenia, że jesteście zachwyceni, że faktycznie działa tak, jak mówię, bo działa. Bo działa tak, jak jest to napisane, ponieważ jest tutaj połączenie trehalozy, które odbudowuje barierę lipidową. Mamy witaminę B12, która naprawia barierę lipidową, zmniejsza rumień. I dodatkowo mamy peptydy sygnałowe, które wymuszają proces gojenia, regeneracji skóry, jak i również właśnie blokują możliwość pogłębiania się zmarszczek mimicznych. Także jest to fenomen kosmetyczny, naprawdę 2023 roku. Ja nakładam naprawdę niewielką ilość tego produktu na mokrą skórę najpierw. On mi się troszeczkę wchłania, na to daję kolejną, drugą warstwę. On mi się znowu wchłania, trzecią warstwę. Ja to robię jako esencję. Czwartą warstwę i już taką hojną, naprawdę taką dużą warstwę. I na to maska algowa szybko. I maska algowa mi wpycha to serum w głębsze warstwy skóry i efekt jest naprawdę idealny, zwłaszcza przy wielkich wyjściach, jeżeli chcecie mieć naprawdę taką skórę rześką, odświeżoną, zrewitalizowaną, z mniejszą widocznością zmarszczek mimicznych, ten wybawiciel was ocali. A żeby to wam przypowiedzieć, jeszcze wam powiem jedno, że raz zastosowałem połączenie tego serum normalnie, przed kremem, z tym serum. Czyli nałożyłem to serum i nałożyłem Betę Skagera i na to krem. Efekt Glass Skin był piorunujący. Był piorunujący. Skóra była tak rozjaśniona, tak napompowana nawilżeniem, wygładzeniem, takim zdrowym blaskiem, taką rewitalizacją, że naprawdę mega. Ja muszę spróbować połączyć te dwa sera w masce algowej.
Bo do maski algowej, ja powiem Wam szczerze, że takie serum w przypadku masek algowych wystarcza mi na około 8 razy, bo naprawdę nie szczędzę. To jest małe opakowanie, kolejne, ponieważ pod maski algowe stosuję tylko i wyłącznie to serum, bo jest mega skuteczne i efekty, które daje, jest mega piorunujące, są mega piorunujące. Ale połączę te dwa. A dzisiaj wieczorem przypada właśnie mój wieczór masek algowych, ponieważ jestem świeżo po retinizacji. Już minęła, także jestem świeżo po maskach po retinizacji, więc będę robił teraz maskę algową i połączę te dwa sera. I zobaczymy, jakie będzie boom. Samo mnie to zastanawia, jaki to będzie boom. Także no, hity kosmetyczne, no pokazałem Wam 2, 4, 6, 7 fantastycznych kosmetyków pielęgnacyjnych, za które nadzwyczajnie w świecie ręczę. Są to produkty skuteczne, nietestowane na zwierzętach, z genialnymi składami, które robią robotę, które są spektakularne w działaniu i za którymi po prostu bezdyskusyjnie de facto ja się podpisuję. Ja aprobuję te produkty, ponieważ one są pewniakami. Czyli to są produkty, które wiem, że niezależnie od jakiejkolwiek sytuacji życiowej, one mnie nie zawiodą. One zawsze zapewnią mi taki efekt, jakiego ja oczekuję. Także poza Chrona Age i balsamem kawowym Majeru, to są kolejne cuda kosmetyczne. Także mam nadzieję, że dzisiejszy filmik Wam się podobał. Jeżeli tak, to proszę o łapeczkę w górę i komentarze, za które Wam bardzo serdecznie dziękuję. Życzę Wam miłego dnia, kocham Was bardzo i naprawdę jesteście przekochani. Tyle miłych słów usłyszałem ostatnio pod komentarzami. Naprawdę jesteście kochani. Jesteście kochani, kocham Was bardzo, dziękuję Wam za to, że jesteście. Naprawdę. Naprawdę cieszę się, że mam takie grono kochanych ludzi na swoim kanale, że to się po prostu w głowie nie mieści. Także dziękuję jeszcze raz, już nie przeciągam. Życzę Wam miłego dzionka. Buźka wielka, do następnego. Hej.